Słuchajcie, dzisiaj naprawdę wspaniała przygoda nas tutaj czeka. Myślę, że nie tylko dzisiaj, tak, zarówno pani jedna dyrektor, i druga powiedziała, że w ciągu roku będzie się wiele działo. Dzisiaj mamy taki start tego projektu i myślę, że wiele atrakcji, które tutaj zostanie wam zapewnione, pokażę wam, w jaki ciekawy sposób można się uczyć języka obcego. Września 2017 roku w ramach obchodów Dni Języków Obcych w powiecie tureckim zainicjowaliśmy działania mające na celu promowanie wielojęzyczności u uczniów od najmłodszych lat szkolnych. Dzisiaj rozpoczynamy realizację założeń pilotażowego programu. Chcemy stworzyć optymalne warunki w celu realizacji wsparcia edukacji wielojęzycznej z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Bo gdzie lepiej niż właśnie w naszej szkole, w naszych laboratoriach można realizować te działania, podczas których uczniowie będą mogli mieć bezpośredni kontakt z najnowocześniejszymi rozwiązaniami informatycznymi i technicznymi. Na nasze pierwsze spotkanie zaprosiliśmy wszystkie klasy, które uczą się dwóch języków, a więc jest to klasa czwarta, dwie klasy piąte i klasa szósta. Dzisiaj mieliśmy możliwość spotkać się z wójtami, burmistrzami z terenu powiatu tureckiego i uzgadniać wspólne możliwości aplikowania o środki na działanie 821, kształcenie ogólne. W ramach tego projektu chcielibyśmy rozszerzyć pilotaż nauczania języka niemieckiego o kolejne oddziały, tak żeby to działanie było już powszechne. Chcemy włączyć również ciekawe metody, metodę CLI, czyli zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego z zastosowaniem nauk matematyczno-przyrodniczych, ICT i techniki, a także wdrożenia metody LDL, czyli Lernen durch Lehren, uczenia przez nauczanie. Tutaj mieliśmy przykład takich konkretnych działań dzisiaj właśnie realizowanych przez liderów rekrutujących się z zespołu szkół technicznych, którzy na zajęciach właśnie realizowanych z młodszymi kolegami ze szkół podstawowych wykorzystywali swoje umiejętności językowe i techniczne w zakresie przekazywania tej wiedzy. Ma być to model do wdrożenia na terenie całego powiatu, czyli chcemy stworzyć możliwości dla kadr przyszłości w zakresie nowych technologii, innowacji języków obcych. Myślę, że było to interesujące i będziemy wspólnie mogli pochwalić się takim wnioskiem. Drukarka działa na tej zasadzie, że tutaj mamy filament. To jest takie tworzywo sztuczne, którego produkujemy elementy. Widzicie, ten sam kolor, to jest z tego zrobione. To tworzywo idzie do głowicy, tej specjalnej głowicy. Tak jak w drukarce atramentowej mamy tuż, tak tutaj drukujemy te filamenty. Jeszcze raz poprosimy o tym kodzie. Coś o kodzie. W tym miesiącu będziesz miał 2 lata. Ma na imię Micia. Lubi się bawić myszami. I lubi ganiać kury. Jest przyczepki. To tam są same zastanowienia się. Jeszcze raz poprosimy o tym kocie. Coś o kocie. Ma na imię Micia. Ma na imię... Wycinam też to ty. Ok, przejmujemy kontroler i teraz musimy z naszego menu wybrać odpowiednik angielskich słowa rank. No to tak. Tak? Nie, to nie ma dobrego. Nie wiem. O, super. Teraz szukamy odpowiednika z polskiego słowa noc. Nie działa. Podobały się zajęcia? No to się cieszę. To się cieszę. Opracujemy taki plan działań, żeby każda z klas mogła co jakiś czas tutaj do nas przyjść na takie zajęcia. A powiedzcie mi,
jak wasi liderzy, wasi starsi koledzy się wam opiekowali, nauczyli was nowych zwrotów, tak czy nie? No to się sprawdzili się jednym słowem, tak? Dobrze, zdali lekcję, tak, dobrze. A powiedzcie mi, nauczyliście się nowych słów w języku niemieckim, w języku